Cześć wszystkim, z tej strony Kasia. Przyszła do mnie dzisiaj paczuszka. To jest mało powiedziane, bo dosyć sporych rozmiarów, której się absolutnie nie spodziewałam, w sensie gabarytowo. Od Renatki Hondzyńskiej, której z góry bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Renata, wiesz, że przesadziłaś z wielkością tego i tym, że jest listopad, a ja wciąż dostaję paczki urodzinowe. Słuchajcie, to jest dla mnie trochę, przyznam szczerze, trochę krępujące po prostu, ale to nie tak, że nie sprawia mi to przyjemności, bo olbrzymią, ale zawsze gdzieś tam zastanawiam się po prostu, czy jestem w stanie się odwdzięczyć za wszystkie wspaniałe prezenty od Was. Będę się starała, oczywiście mam trochę zaległości, ale mam nadzieję, że uda mi się to nadrobić. Więc chciałam z Wami otworzyć paczkę od Renatki. Troszkę już, muszę przyznać, podglądnęłam. I będzie tam arcydzieło ręcznie wykonane, także już nie mogę się doczekać. Jest albumik, jest. Także fajnie, będziemy sobie oglądali. Ja sobie tutaj otwarłam wieczko, ale zastanawiam się, czy ja nie otwarłam dołu. Ostatnio po prostu z roztargnienia robię różne dziwne rzeczy. Także wybaczcie. Matko Boska. Jest po prostu strasznie dużo tego. Ja chyba to też boczkiem tak. Odłożyć mój kubek super skraperki. Tak, nic się z nim nie stało. I zaczynamy sobie oglądać. Tutaj mam. Uwielbiam to. Dostałam takie od Anetki Bacznioni. Bardzo je lubię. Ale mam wrażenie, że inne. W każdym razie na pewno będę tego używała, bo uwielbiam kalkę i napisy. Po prostu ten, kto to wymyślił, to jest geniuszem. Bardzo dziękuję, Renatko. To na pewno użyję. Super. Bardzo to lubię. To jest raz. Śliczne napisiki. Tutaj mam. Wow! Stickersy. Wiecie, można sobie zrobić kalendarz adwentowy albo do grudniownika. Nie mam pojęcia, czy ja w tym roku dam radę w ogóle cokolwiek zrobić jeszcze. W sensie takiego albumu. Ale na pewno kiedyś, bo bardzo, bardzo bym chciała. Super, bardzo dziękuję. Tu mam różne takie inne rzeczy. Matko, nie wiem od czego zacząć. Przepiękne. Matko, jakie to jest piękne. To nie wiem, co to jest, szczerze powiem. O, patrzcie. Nie wiem, czy mój aparat dzisiaj strasznie źle łapie ostrość, ale cudowne konfety. Takie cekinki dziecięce. Agrafki, butelki, bociany. Takie drobniusieńkie, matko, super. Bardzo dziękuję, Renatko. A to jest zakładka do książki, czyli dobrze myślałam. Super. Naprawdę trafiłaś. Ja uwielbiam czytać książki wszelkiego. Może, no nie, no przesadziłabym, że wszelkiego rodzaju. Śliczna jest. Taki bardzo ładny słonecznik. Super. Bardzo delikatna i cieniusieńka. Bardzo dziękuję. Na pewno mi się przyda. Akurat teraz jestem na etapie też czytania książki, także sobie spokojnie użyję. Tu są przepiękne wstążeczki. Nie, nie wstążeczki. To są tasiemki takie lniane. Nawet nie powiedziałabym, że to jest juta, bo one nie są sztywne, tylko takie mięciutkie. Ale myślę, że to jest len albo jakaś bawełna. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo za to. Jest śliczne pudełeczko.
Wow! Ale śliczne kwiatuchy, zobaczcie. Oj, Renata, Renata, ty się napracowałaś. Patrzcie. No, przepiękne. Zobaczcie ten. Śliczne, śliczne. Oj, 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 popatrzcie. Ja raz robiłam taką różyczkę. Zobaczcie, to jaka jest śliczna. Wiem, ile to wymaga pracy, także Renata, bardzo ci dziękuję. Naprawdę to jest niesamowite, że znajdujecie czas przy małym dziecku, bo wiem, że Renatka ma wszystkie, bo inne dziewczyny też. No szok po prostu, bardzo ładne. Tu takie malutkie, śliczne kwiatuszki. A jeszcze też dolniacha jesteś, dziewczyno. Ta mi się podoba bardzo. Prześliczna. I ta też. Jest bardzo ładnie cieniowana. Jestem ciekawa, czy robisz to pastelami, czy tuszami. Ale ślicznie, bardzo, bardzo dziękuję. Na pewno sobie będziesz użyję w jakiejś pracy. Tutaj jest coś mega ciężkiego, słuchajcie. I już podejrzewam, co to jest. Przepraszam, troszkę będę tutaj szeleścić. A to jest chyba kolejna statuetka, którą dostałam. Ja nie wiem, ja chyba jakieś nagrody wygrywam w tym wszystkim. W ogóle nagrodą jesteście dla mnie, wy zawsze pamiętacie. Oh my god, ja wiem, co to jest. To jest na pewno jakaś bardzo dobra, domowej roboty, fajna, jakiś ajer koniak, albo nie, nie, no może, coś takiego. Zawsze muszę powiedzieć, nie wiem, Renata, skąd ty to wiedziałaś, że ja lubię takie rzeczy też, bo zawsze na święta mój mąż mi robi takie właśnie z tego mleka kondensowanego na słodko i wychodzi taki fajny właśnie, nie wiem jak to nazwać, ale na pewno skosztuję sobie. Dziękuję bardzo, Renata. Ja się kręcę, jakby mnie rozpieszczacie, to jest szok po prostu. Dobra, album zostawiam na sam koniec, bo to jest historia, która mi długo trwała. Tutaj mam przepiękne wstążeczki. Zobaczcie. Fajne kolorki. I tu mam jeszcze taką szarą z miętową. Też śliczna w kratkę. I w gwiazdeczki jest taka rypsowa. Śliczna, bardzo dziękuję. I fajne te planera się nadadzą. Spinacze. Dobra, to sobie tutaj odłożę. Tutaj jest kolejne pudełeczko. Może tak, może ja jeszcze tu. O! Ja cię kręcę. Pianka do shakeru. Biała i czarna. Dziękuję bardzo. I jeszcze szara w środku. Właśnie nie umiem nigdzie dostać białej. Biała mi się pierwsza skończyła. A przyda mi się, bo będę robiła kartkę ślubną. Chciałabym. Spróbuję po prostu shakerem zajechać w kartce ślubnej. Nie wiem, czy ktoś kiedyś próbował. Ja spróbuję. Może coś z tego wyjdzie. W każdym razie bardzo dziękuję, bo na pewno się przyda. Tu zabezpieczenie. Fajna folia. A tutaj jest śliczne pudełeczko. Bardzo ładnie. O matko i córko. Renata. Ja cię kręcę, dziewczyna, już to widzę. O matko boska. Zobaczcie. Boże, nie wiem, gdzie to odkładać w ogóle. Ale śliczne. Wiecie, co to jest w ogóle? Dobra, nie wiem, co powiedzieć. To jest tak. Po pierwsze, to jest karteczka.
prześliczne, właśnie z tym napisem na kalce. Zobaczcie, jakie ładne kwiatuchy i śliczne środeczki. Przepiękne kolory, moje kolory. Myślę, że Renata po prostu o tym wie. Dobrze, karteczkę sobie poczytam. Do tego jest, o ile mnie dobrze pamięć nie myli, to śliczny albumik, zobaczcie. Bardzo ładne. Cudowne papiery. Nie wiem, co to jest za kolekcja, ale jest cudowna. Zobaczcie. I tutaj jest jeszcze pociągnięte glossy. Czekajcie, ja sobie to odłożę. Zaraz wrócę tam do tego folderu. O, przepraszam. Tak. Tu jest pociągnięte jeszcze glossy, także wygląda to ślicznie jak embossing papierowy po prostu. A śliczne te papierki. Nie ma podpisu. A powinien być. Śliczna praca, naprawdę bardzo estetyczna. Całkowicie w moich kolorkach. Tu jest magnesik. I tu jest taki mini shakerek. W środku są cekinki za tą właśnie folijką. Tą kalką. O, widzicie teraz, jak pięknie się świeci? Dobra. Prześliczne to jest. Naprawdę. Muszę się zastanowić, jakie zdjęcia sobie tam dam. Dobrze, będę myślała. Karteczkę sobie przeczytam. Matko Renata. A to jest, kochani, notesik chyba taki zrobiony. I to jest zrobione z grzewarką. Świetny pomysł w ogóle. Super. I przeciągnięte, wiecie co, jak te te notesy do journalingu takie. Matko, ja teraz to oglądam. Strasznie mi się to podoba. Takie właśnie w starym stylu albo shabby chic. I zobaczcie, tutaj mamy fajną kieszonkę. Notesiki takie, widzicie? Notesik na zapiski. Super pomysł, naprawdę. Trzy razy przeciągnięte gumeczką. Uważam, że bardzo fajny patent. Tutaj mamy takie karty z kolekcji. Możemy sobie wykorzystać jako tagi do zapisków różnych i tak dalej. Super. W ogóle bardzo fajna kolekcja papierów. I bardzo proszę mi dać znać, Renatko, co to za papierki są. No po prostu super. Tutaj chyba magiczna kartka, ale nie jestem pewna. Śliczne. Bardzo ładne. Fajnie dopasowany w ogóle ta gumeczka. Super pomysł, wiecie, bo ta folijka powoduje to, że nam się to nie zniszczy. A wiecie, jaka jestem praktyczna normalnie. Zawsze patrzę pod takim kątem, żeby gdzieś tam coś się nie zawieruszyło. Czy coś jeszcze tutaj. Bo mało przecież było. Jeszcze musi coś być. Śliczna wstążeczka. Dobrze, to jest dla mnie. Teraz sobie poczytam. Czekajcie, teraz sobie zobaczę tutaj. Tutaj jest też dla mnie. Dobra. Ho, ho, ho. Będę sobie czytała. Z przyjemnością oczywiście. A teraz słuchajcie, to arcydzieło. Ja się w ogóle zastanawiam, czy nie zrobić oddzielnego filmiku na to, ale może zdążę. Boże święto. Ale to jest piękne, słuchajcie. W ogóle super pomysł. Daj mi jeszcze ten karton. Dobra, już się tu ogarnę. Mam mało miejsca na tym biureczku, naprawdę. Wbrew pozorom. Bardzo mi się podoba ten pomysł takiego shakera właśnie za kalką. Ja to próbowałam, ale na kartkach. Ale widzę, że na albumie też super. Matko, jedyna, się boję tam zaglądać. No! Jest, Renia. Śliczne, bardzo delikatne papierki.
Świetna kolorystyka w ogóle. Bardzo mi się podoba. Tutaj ja sobie tam przestudiuję potem. Śliczne kwiatuchy. Fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. O matko. Zobaczcie. Kiszonka, maty. Tutaj mamy okienko. Jeszcze. Okienko jest dosyć takie grubawe. Czekajcie, bo ono ma tutaj. Aha, rozumiem. To jest okienko z kwiatuchem fajnym. A tutaj się jeszcze. O! I tak, popatrzcie. Tyle miejsca na zdjęcia. Bardzo fajnie, bardzo fajne papiery. Czekajcie, ja może czymś tutaj flaszeczkę na bok obejrzę. Tak, o. I teraz będę miała więcej miejsca. Folderek tutaj. O, tutaj mamy maty w każdej. Na każdej stronie. Tu mamy. Mam wrażenie, że to też jest na magnesik, wiecie? On tutaj dam tak, że troszkę przybliżę. Nie wiem, czy mój aparat po prostu złapie to. Tak, tu jest na magnesik, w tych kieszonkach. Tak, super. Bardzo fajnie. Każda strona ma matkę. Tutaj jest znowu ten cudowny shaker. Tutaj takie małe tagusie zrobione. No śliczny ten album, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Popatrzcie. Tu jest taka folijka. A za tą folijką jest też składana taka książeczka i jakie to fajne zabezpieczenie jest, nie? A folia taka, powiem Wam szczerze, jeszcze się nie spotkałam z taką. Tu można sobie zdjęcie i fajnie będzie, nie? Widać. Super papiery. Wiecie co? Ja chyba z nim robiłam album Mucynki. Tak coś kojarzę potem. Może czyżby to było Seven Dot Studio? Nie wiem, Renia, daj mi znać. Bo super są. Świetne. Patrzcie, i znowu są tutaj śliczna koronka. Ja bardzo lubię takie proste albumy, słuchajcie, nieprzesadzone, gdzie fotografia właściwie ma, przepraszam, spełniać główną rolę w tym albumiku. Ale to jest świetne. Tutaj matka znowu. I znowu mamy tutaj śliczne to jest, naprawdę. Śliczne, śliczne. Kolorki cudowne. Tutaj mamy książeczkę jeszcze. Zobaczcie, ile tego jest. Tutaj mamy shakerek zdejmowany. Tak, to się tak fajnie nakłada. A tu mamy okienko takie. Znaczy takie drzwi. Fajne masz te magnesy. Dość tak trzymają. Wow, popatrzcie na ten belly band śliczny. Today is your day. No tak. Super. Bardzo mi się to podoba. Matki, zobaczcie, takie śliczne. Dobrze, sobie pomogę. Kwiatów śliczny. I tutaj mamy taką kaskadę. Bardzo fajnie, chyba. Nie, nieruchomo. Tak mi się jakoś. Wow! O kurczę. Popatrzcie. Taką jakby wyciąganą. Jeszcze nie widziałam takiej. Tutaj zdjęcie możemy sobie wkleić. A tu mamy, o. Przykrywamy na magnesik też. Bardzo fajny pomysł. I tu mamy miejsce na zdjęcie. Klap. Zapinamy tutaj. Fajny, fajny patent też. Podoba mi się. I tutaj mamy. Zobaczcie, tak i tak. Możemy otwierać. Śliczne te papiery są, naprawdę. I tutaj mamy jeszcze też matki. O. Super. Bardzo podobają mi się te papierki.
ślicznie wykonana baza. Fajna, takim sposobem, jakim ja nie robię, niestety. Jeszcze tak nie próbowałam po prostu, a wydaje mi się, że pokazywała Asia Ryba. Tak, Asia Ryba. No. Albo Natalka Profaska. One tyle rzeczy pokazują, że ja po prostu się gubię już. Naprawdę dużo można się nauczyć. Ja oczywiście się uczę ciągle, ale ten album jest po prostu rewela. Mam nadzieję, że mi nie ucięło filmu. Renatko, bardzo Ci dziękuję za to wszystko. Naprawdę nie spodziewałam się, że aż tyle tego dostanę od Ciebie. No, dobra, ważne. Spadło mi tam parę rzeczy, ale nic się nie stało. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo mi się wszystko bardzo podoba. Dziewczyny, czasami mówicie, że jesteście na początku drogi i robicie albumy. Bardzo ładny jest ten album i trzeba uwierzyć, jak ktoś mówi, i po prostu iść w tą stronę. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jest estetycznie wykonany, prosty, ładny. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Naprawdę śliczne. Sami widzicie zresztą. Przepiękne prace. Bardzo dziękuję. Naprawdę super prezent mi zrobiłaś. I teraz będę siedzieć i podziwiać w dalszym ciągu. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Najbardziej dziękuję Renatce. I pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa.